I jeszcze jeden dzisiaj odcinek, tym razem z nowej kamerki, słuchajcie. Miejmy nadzieję, że 60 klatek w końcu zobaczycie. A chciałem wam pokazać właśnie ten korektor od tego basu, od tej Vermony. Zobaczcie, jest filtry LC. I każdy suwak jest jako filtrem LRC. Mamy ceweczki. Czyli to jest typowy korektor, nie taki audio, tylko to jest korektor do instrumentu. Czyli no tak jak było napisane, że to jest specjalnie do basu. Odnawiamy w tej chwili potencjometry. No i brakuje mi tu kilku sztuk, ponieważ tutaj mamy dwa i tam jeszcze zostały na preampach dwa ułamane. Te dwa są ułamane. Tutaj znalazłem bardzo podobne, tylko że stereofoniczne, ale Czekajcie. Ten jest zrobiony. Moment, to jest oryginał już zrobiony. O, znalazłem trzy sztuki, ale stereo. I czym one się różnią? One się różnią. Zobaczcie, ten to ma na prosto, a ten ma z boku. Nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba będzie. Nie mam podglądu w tej chwili, bo to leci na kamerze, a HD. Kabelek mi się chyba ukruszył i nie mam, mam z tyłu telewizor, ale nie mam podglądu. No i mam ból, no. Jest coś takiego, ten jest przesunięty, ten jest na prosto. Dobra, zobaczymy, może coś tutaj się wymodzi jeszcze z tych połamanych. Trzeba będzie dorobić. I zobaczcie, niby Niemcy, a potrafię spieprzyć tak samo jak ruskie. To jest rozebrany potencjometr, zaraz wam może bliżej zrobimy tą kamerkę. Już nie będę tego zbliżał do makro. Słuchajcie, wszystko pięknie, ładnie, zobaczcie, to jest suwaczek. Co za problem było zrobić ten patyczek nie plastikowy, tylko zrobić go metalowego, na przykład taki pręcik, nie? Wiecie, o ile by wytrzymałość z... tylko ten jest trochę chyba nawet za gruby, nie będę pchał na chama, bo potem ten będzie się telepał na boki. No i już się telepie, ale to no to jest na tej zasadzie, nie? Niby pomyśleli o ekranie, bo to jest ekran, to jest tylko masa, on nigdzie nie dotyka, to nie jest żadna nóżka potencjometru. O, zobaczcie, jest tylko nóżka do odprowadzania masy. Suwak leci po suwaku po ślizgaczu, nie? Masy. W tym, że tutaj jedna ścieżka to jest właśnie ta masowa, tu mamy normalnie trzy piny, tak jak oddzielną, niezależną masę ma ten potencjometr. Obudowa plastikowa. No Polacy robili telpody, to przynajmniej w obudowie metalowej i nie trzeba było takich blach do środku wstawiać. Nie wiem, czy to oszczędność, czy to ktoś chciał po prostu pomyśleć. No w sumie niby Niemcy, ale jednak to NRD. No byli po tej samej stronie muru. Jak na tamte lata... Łatwiejsze to było wykonanie niż polski telpot, bo to wtryskarka waliła po prostu i tyle. I na wtryskarce od razu z 1000 sztuk i mieli po zawodach, nie? No i dobra, słuchajcie. Ja sobie tego poskładam. Już jego tutaj zacząłem smarować. Nie, ten jeszcze nie był smarowany. Poskładamy sobie tą ścieżkę oporową, o, musimy zrobić w ten sposób, odwrócić, o. Tu już zostało to wymyte, wyczyszczone acetonem. No to teraz nałóżmy sobie troszeczkę smaru, delikatnie, z jednej strony, z drugiej strony. Tu nie ma styku, to nie jest, nie jest styk, że tak powiem, tego potencjometru. Styki są tutaj. Ten mały, momencik, ten mały, gdzie jest ten mały, ten, dobra, jakiś tam, ten mały dotyka do masy, czyli środkowa nóżka suwaka, a ten lata po
po ścieżce oporowej. Podwójna ścieżka oporowa i będziemy to zaraz składać i zamykać. Tutaj sobie wrzuciłem troszeczkę smaru. Oczywiście styków nie smarujemy żadnych. Ma być idealnie czyste. Troszeczkę ten suwaczek z jednej strony. O. Troszeczkę z drugiej, nie za dużo. Zawsze to inaczej to się suwa, chociaż to jest plastik, no niestety. No i teraz tak, żeby tutaj nie dotknąć tym smarem do żadnej ścieżki, musimy przyłożyć, poskładać. I to będzie już ostatni odcineczek dzisiejszego dnia. W sumie mamy już 21. Dobra, to siedzi. No to teraz zamykamy to ustrojstwo. Na przemian. To jest wszystko na ścisk. Na zaczaski. Cyk. Środek się zszedł. Tutaj mamy dwa takie zaczaski. No i teraz boki sobie domykamy. Albo domykamy, albo nie domykamy. Muszę wziąć lupę. Ślizgacz nie wszedł. O, pyk. I to samo robimy z drugiej strony. Pyk. I mamy potencjometr złożony. Nie jest to tak ładnie, nie pracuje to jak telpot, chyba że naciśniemy tak trzyma mocno, jak wciśniemy, po prostu się poddaje ten pręcik. No żeby to był ze stali zrobiony pręcik, no to kurczę, no faktycznie wieczny, znaczy nie wieczny od wiatru, tylko od wieku. Dobra. Muszę zobaczyć, co tutaj widać, bo ja tu sobie taką szmatę rozłożyłem na tym. Podłączymy sobie jeszcze tylko teraz omomierz, bo już to sprawdzałem i nas interesują te dwie ostatnie nóżki. Nic poza tym, bo ten potencjometr jest podłączony tylko do... on ma stwarzać opór w jedną stronę, czyli te dwie nogi. O, jest 22 kilo omek, 22,1 i sprawdźmy, czy do zera zejdzie. No, elegancko. Trzeszczeć nie powinien. Dobra, to 3 sztuki mam ogarnięte. Jeszcze 5, 6, 7, jeszcze 7 sztuk. Jeszcze 7 sztuk. Pozdrawiam, łapeczki do góry, oczywiście, słuchajcie, polecajcie kanał, jak najdalej. Dobra, co tutaj będę się podlizywał, nie ma się co podlizywać, mam nadzieję, że Vermona wraca do oryginału, nic kompletnie do oryginału. Jak będzie już w pełni oryginał, to wtedy pokombinujemy nad końcówką w klasie D. Ale zanim ona wróci jeszcze do oryginału, to jeszcze preampy, jeszcze obudowa, wszystkie napisy na druki, toś i to odruch będzie trzeba zrobić, trzeba będzie wszystko, wszystkie blachy odnowić, wszystko będzie odpicowane, sklejkę trzeba wyciąć na boki, na spód i na górę, kratkę zamontować u góry, wszystko odmalować i będzie, słuchajcie, w PCV. Vermonkę zrobimy w PCV, zobaczycie, jak się fajnie maluje PCV. Dobra, zostawiam to do jutra. Na razie, pozdrawiam.